W programie Fakt, Ludzie, Pieniądze nie zabraknie oczywiście rynków dla opornych. Kupimy także nieruchomość. Będą również serwisy informacyjne. Pierwszy z nich już za chwilę zaprezentuje Marcin Kowalski. Oczywiście zapraszamy. Cześć, witam. No właśnie, chyba zniknęliśmy. Takie mam wrażenie. Pojawiła się. A my teraz nieco o najnowszych technologiach. Okazuje się bowiem, że brytyjscy naukowcy postanowili rzucić rękawice swoim kolegom z Japonii i stworzyli robota, który niemal perfekcyjnie naśladuje ruchy człowieka. Popatrzmy. Bertie, bo tak Brytyjczycy nazwali swoją najnowszą konstrukcję, to bez wątpienia jeden z najsprawniejszych manualnie robotów świata. Jego możliwości można sprawdzić, grając z nim w dziecięcą grę, papier, nożyczki, kamień. Maszyna w bardzo płynny sposób układa donie do kolejnych znaków i co ciekawe, często wygrywa z ludźmi. Twórcy robota mają nadzieję, że ich konstrukcja będzie służyła nie tylko rozrywce. W przyszłości technologia, dzięki której robot naśladuje ludzkie ruchy, ma przydać się do budowania zaawansowanych protez dla osób niepełnosprawnych. 100% poparcia dla kandydatów, wysoka frekwencja i wyborcy tańczący ze szczęścia. Takie rzeczy to tylko w Korei Północnej. Trwają tam wybory do parlamentu. Oczywiście wynik nie będzie niespodzianką, ale jak widać w relacjach w państwowej telewizji, jedynej jaka nadaje w Korei Północnej, nikt się tym nie martwi. No a jeżeli chodzi o na przykład o panią poseł Joannę Muchę, w czasach studenckich dawała ściągać. To jest cenne, to chyba wszyscy doskonale. Ale sobie czy od siebie? Kolegom, tak. Oj, kolegom, tak, panowie, stop, koniec tego tematu, ja się zastanawiam. Bardzo dobrą studentką. Tomku, musisz przyznać, czego ci politycy nie zrobią, żeby ocieplić ten swój wizerunek. Proszę uważać na drogach. Nigdy nie wiadomo, kogo państwo spotkają na asfalcie. Proszę popatrzeć na przykład takiego dżentelmena. Prowadzi tir. Bo wielu ludzi dzisiaj nie wie, gdzie tak ja właściwie się mieszczę. Czy na platformę mnie wrzucić, czy pod popis. No właśnie. Nie wiadomo, gdzie nas powkładać. Ja, gdyby mój pomysł zwyciężył, oczywiście poprawiony, oczywiście mądrzejszy, ale w tym kierunku, no to by było łatwiej. A to chyba nie to pytanie, kurczę. O, dawać jak najwięcej. Po co ja tu jestem? Ktoś tu prowadzi? Kto to prowadzi? Panie prezydencie. Zdezerterował pan, panie, prowadź pan. Panie prezydencie.